Za nami 18 Forum Spółdzielczości Mleczarskiej. Szanowni Państwo, 18 raz spotykamy się wspólnie, żeby dyskutować na temat przyszłości sektora mleczarskiego. Tegoroczna edycja została zdominowana przez najważniejszy i najbardziej gorący obecnie temat, czyli Nowy Zielony Ład oraz skutki wprowadzenia polityk z nim związanych. W tegorocznej edycji uczestniczyli wiceminister rolnictwa Republiki Litewskiej Paulius Luckevicius, sekretarz generalny COPA COGECA PKP Sonen, sekretarz generalny Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy EDA Aleksander Anton, sekretarz generalny Eukolite, Europejskiego Stowarzyszenia Handlu Produktami Mleczarskimi Juka Likitalo oraz zdalnie komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. W swoim wystąpieniu komisarz Wojciechowski mówił przede wszystkim o dobrowolności mechanizmów zastosowanych w przywołanych politykach. Proszę Państwa, dużo się teraz dyskutuje w środowiskach rolniczych i nie tylko rolniczych odnośnie Zielonego Ładu, rolniczego Zielonego Ładu, tak to nazywamy. Jest też podnoszone wiele obaw, które się z tym wiążą. Niektóre bardzo dramatyczne. Mówi się o tym, że to będzie drastyczny spadek produkcji, że nastąpi wzrost cen żywności, że rolnicy to negatywnie odczują. Myślę, że to są, z uwagą słuchamy wszystkich głosów obaw, ale wydaje się, że one wynikają z pewnego nieporozumienia. Rolniczy Zielony Ład jest wielką szansą dla rolników w Europie. Najpierw trzeba by określić, co rozumiemy pod pojęciem Zielonego Ładu. Więc to są przede wszystkim te dwie strategie, które są adresowane do rolnictwa. Najbardziej strategia od pola do stołu, czyli pewna propozycja uczynienia całego systemu produkcji rolniczej bardziej przyjaznej dla środowiska, dla klimatu. A z drugiej strony to jest strategia bioróżnorodności, to też się wiąże z tym zadaniem. No i to jest już konkretna reforma wspólnej polityki rolnej, a więc konkretne instrumenty, które zostały do tej wspólnej polityki rolnej już uzgodnione i wprowadzone. Myślę, że trzeba podkreślić, iż nie ma tam tak w zasadzie instrumentów przymusowych. Może jeden wskaźnik, który budził wiele obaw, ten obowiązek utrzymywania pewnego obszaru nieprodukcyjnego w gospodarstwach rolnych. Ostatecznie to nie jest 10%, jak to było pierwotnie przewidywane, a tylko 4%. Dotyczy to gospodarstw powyżej 10 hektarów, więc nie jest to jakiś szczególnie dotkliwy obowiązek. Poza tym cały Zielony Ład to jest system zachęt. Dobrowolne ekoprogramy, dobrowolne działania finansowane z drugiego filaru. Ja chcę zwrócić uwagę Państwa na dwie kwestie, które są w moim przekonaniu bardzo ważne dla sektora mleczarskiego i które powinny zainteresować zwłaszcza rolników, producentów mleka. To jest po pierwsze, to są gospodarstwa ekologiczne. Mamy ambitny plan zwiększenia powierzchni ziemi rolnej pod gospodarstwami ekologicznymi do 25%. W tej chwili to jest średnio w Unii około 8%. Są kraje, gdzie jest znacznie mniej. Polska niestety należy do tych krajów, gdzie jest granica niewiele ponad 3% gruntów pod uprawami, pod rolnictwem ekologicznym i to jest ambitny plan, żeby zwiększyć przy pomocy zachęt właśnie. Sektor mleczarski jest chyba bardzo dobrze nadający się do tego, żeby tutaj wykorzystać możliwości, jakie daje rolnictwo ekologiczne. Są kraje, gdzie to jest naprawdę bardzo dobrze rozwinięte. Widziałem takie bardzo dobre mleczarskie gospodarstwa rolnicze w Austrii na przykład, gdzie to bardzo dobrze funkcjonuje, ale oczywiście to wymaga równomiernego rozwoju nie tylko samego rolnictwa, ale równocześnie przetwórstwa i działań promocyjnych dotyczących żywności ekologicznej, promocji tych produktów, zwiększanie popytu na te produkty. Myślę, że w sektorze mleczarskim jest wielkie pole, aby tu osiągnąć postęp i
taka sugestia i prośba, aby branża mleczarska no, aktywnie się włączyła w pracę nad planami strategicznymi i zadbała o te, o wprowadzenie rozwiązań, możliwych rozwiązań korzystnych dla tej branży, bo no, to zależy od inicjatyw państw członkowskich. Ekoprogramy czy działania z drugiego filaru nie będą narzucone państwom członkowskim, tylko państwa członkowskie muszą stosownie do swojej sytuacji zaproponować określone działania. Niestety, eksperci obecni na sali nie patrzyli na sprawę tak optymistycznie. Pierwsza prelekcja pana komisarza Wojciechowskiego, który jednak tak dość optymistycznie podszedł do tematu nowej wspólnej polityki rolnej, nowego Zielonego Ładu i wszystkich polityk z tym związanych. I bezpośrednio po reakcja sekretarza generalnego COPA-COGECA, który no, zmienił jednak treść, którą wstępnie planował przedstawić. I jednak tak bardzo no, energicznie podszedł do samego tematu, ponieważ no, nie zgadza się z tym, co mówi komisarz. Nie ma tak życzeniowego podejścia do skutków WPR-u. Jak pani skomentowałaby to, co robi komisja i ten jednak dysonans informacyjny, jeżeli chodzi o to, co faktycznie dzieje się z przekazem informacyjnym, a co jest w rzeczywistości? Tak, wydaje mi się, że Komisja Europejska i chyba to nawet powiedziałam bardziej gdzieś tam mówi z punktu widzenia pobożnych życzeń, niestety. Natomiast my tutaj, nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę w całej Europie, a zwłaszcza rolnicy, bardzo twardo stąpają po ziemi. Jeżeli my dzisiaj mamy zmienić, kompletnie zmienić nasze struktury, jeżeli chodzi o produkcję, mamy zmienić się w gospodarstwo ekologiczne, przynajmniej w tych ogromnych procentach, a Polska, jak wiemy, ma dzisiaj bardzo, bardzo niewielki procent produkcji ekologicznej. Mamy ograniczyć swoją produkcję, bo na to wszystkie dane wskazują. W związku z tym pytanie jest zasadnicze, skąd my będziemy brali to mleko? Dokładnie tak. I najważniejsze pytanie, kto za to zapłaci? Już wiemy, że komisja nas za to nie zapłaci, więc kto za to zapłaci? Pani zapłaci, ja zapłacę i wszyscy inni, tak? Tak, rolnictwo, niestety rolnicy i konsumenci będą największymi przegranymi niestety nowej wspólnej polityki rolnej i to trzeba naprawdę mówić bardzo głośno. I bardzo cieszę się, że podczas dzisiejszego forum pada tak dużo prawdziwych, ale jednak gorzkich słów. Zdecydowanie, no dyskutujemy nie po to, żeby niziać się, że tak powiem, po łapkach i klepać po plecach, tylko mówimy o tym, co rzeczywiście nas czeka. Halo, my musimy dzisiaj już powiedzieć jasno konsumentom, szykujcie się na duże podwyżki cen żywności w Europie, bo to jest nieuniknione. Jeżeli nie będzie subsydiowania w taki sposób, w jaki było to do tej pory rolnictwa, czeka nas po prostu drastyczna zmiana w strukturach gospodarstw. Dużo też tych rolników, którzy dzisiaj nie są pewni, czy swoją przyszłość chcą wiązać ze wsią. Nawet taki banalny aspekt, o którym mówił pan dyrektor Jerzy Plewa. Młodzi rolnicy mają trudności ze znalezieniem żony. Oczywiście możemy sobie ironizować i mówić, no tak, ale mam program Rolnik Szuka Żony, tak? Ale rzeczywistość jest inna. To nie show, to nie telewizja, to życie. I jeżeli dzisiaj ci młodzi ludzie nie będą mieli jasnego komunikatu, jeżeli zostaniecie na wsi, będziemy was wspierać, a nie mają, to oni naprawdę poważnie będą się zastanawiać nad tym, czy oni swoją przyszłość mają wiązać z rolnictwem. Jeżeli będzie ilość ograniczeń albo ilość rezygnacji z rolnictwa postępowała w takim tempie, w jakim postępuje teraz, to my jako Europa nie będziemy już eksporterem żywności. My będziemy importerem. Gorzkie słowa, ale wracamy do dyskusji. Zobaczymy, co będzie podczas kolejnych paneli. Bardzo dziękuję i widzimy się na pewno raz jeszcze. Dziękuję bardzo.